9 februar 1464. Witam was. Zaczyna. No tak, pamiętny, a czemu oni zaczynają? Pamiętny dzień, ej, to jest pamiętny dzień. Zakon kawalerniczowy zbankrutował. O nie. Znowu. Coś czasem zdarza. O, Aragorn. Co? Albanii? Szo? Pamiętacie, jak dostałem za darmo tak zwaną stabilność? Właśnie ją straciłem, to jest za darmo. Za darmo. Brzmi jak dobra zabawa. Brzmi jak świetna zabawa. Niech Diok Burgundy umrze, albo na Francję. Cześć, jestem Morof, mam też 18 lat. Trzeba jakąś misję w końcu zrobić. O, nie taką misję akurat. Powiało grozą. Powiało grozą. Cesarz zrobił reformę. A jak tam renesans? No widzę, nie najgorzej. Gold Rush! Tak! O! No nie za łatwo. Mam typ od inflacji? Mam typ od inflacji, akurat jesteś mi potrzebny, chodź tu. Do mnie. Do mnie, mój minionie. My minion? Ja mam przyjaźni z Austrią. O! Bardzo ogólnie, dobrze. Ogólnie to... To jest w sprawie tego, kolonizacji. To jest ten traktat z Tordesillas, nie? No. Wiecie, ja o tym miałem na lekcji, to wiecie, że tylko przestrzegało to Kastylia i Portugalia, wszystkie państwa miały na to wyjebane. No nie dziwię się. Nie dziwię się też. Bo to było na takiej zasadzie, że to był podział taki... Dokonany. No dobra, no północ bierze Kastylia i tak dalej, południe weźmie sobie Portugalii. Nie, inaczej, to miało być tak, że obie Ameryki miały przypaść tym Hiszpanom, a... Portugalczykom chyba cała Afryka, ale doszło do jakiejś korekty i Portugalia jeszcze dostała w tą Brazylię. Cóż. No. I fajnie, że Hiszpania podbiła cały Meksyk, mając zaledwie 500 ludzi. Dali radę, okej? Okay? Nie szepiaj się ich. Znaczy nie, bo jeszcze zwerbowali patyki. Tych. Nie, bo jeszcze oni zwerbowali plemiona, które były wrogie Aztekom. I tego dowódcę Aztekowie uważali za jakiegoś boga, że przybędzie jakiś bóg, który jest biały i na koniu. Tak, słyszałem o tym. Mameluk, fajnie, trzeci odcinek, a ty już byłeś Amirców. Nienawidzę was. Ja nic nie mówię. Ja ty już sobie śmieszkuję. Bo on się jeszcze zemści za kurde 900 lat, stary. Nie, spoko, ja na czemu muszę się jakoś zemścić, wiesz? Dlaczego insult, halo? A potem będzie 500 lat później fala imigrantów. A przecież to tak działa, nie? On mnie zaleje. I to nie tym, co bym dorzucał chciał. Ogień Rosji nas pochłoni. Nie, ogień Mameluka. Ogrom Rosji, tam było ogrom Rosji nas pochłonie. No to będzie ogrom Mameluków nas pochłonie. Nie zbrojnie, tylko kurde zapaść gospodarcza będzie. Tak będzie. Tak już jest. Nic nie możesz z tym zrobić niestety. Owszem. To uczucie, kiedy jesteś zacofany administracyjnie i dyplomatycznie, ale przynajmniej w militarce jesteś zajebisty. No to ja niestety miałem gościa 000, co nie? No. Nie wiem, on cały czas 3-0-3, to jest takie... Znaczy mogło być... Ale wiecie co? Ale... Będzie wojna ryska. Chcę skończyć odcinek. No! Jak inaczej. Okej, okay, mam czwartą administracyjną, więc nie jest źle. To by mnie nawet rozśmieszyło, muszę przyznać, jakbyś teraz tak rzucił. No to czas skończyć odcinek. No! Czwarta minuta, co skończyć odcinek. Za długo już. Przecież wszyscy nie wiedzą, że nie może być poniżej 10, bo monetyzacja. No i tak ja nie mam monetyzacji. Dobra, tak naprawdę. Tak naprawdę wszyscy wiemy. Patrz, zobacz Migdal, jak się nazywa gościu w Genui. Doge Gian Piero Imperiale.
Doge Giampiero Imperiale. Doge? Bardzo ładnie. Doge. Bo Dogo. Bo tam jest Dogo. Tam, właśnie o to mi chodziło, że tam właśnie Dogo żyje. Dogo. Imperiale. To jest imperialistyczny Dogo. Ej, powinno być. Wyobraź sobie, gdyby oni zjednoczyli Włochy i byłaby dynastia imperialistów. To było takie fajne. The Imperiale. General Kenobi. Ciągle próbuję na tej czwórce, ale ciągle wychodzi tak samo. No. Jak zwykle próbowałem, a wyszło tak jak zwykle. W sumie, czemu ja ich nie zatakowałem do tej pory? A, tak sobie. Chcę sobie przestać się szkolić. Natychmiast. Stop dat. Stop dat, szkolenia? Co ty? Myślisz, że tak możesz? Owszem, tak też sądzę. A nie. No cóż. Dostaję minusy. Chyba i tak. Nie, fajnie. No, to się szkulcie dalej. Trudno. Nie ma tego co złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście, że tak. O, Pomorze zabrało Gdańsk i Królewiec. Może. Oj. No cóż, czasem się zdarza. No to nie już będzie, nie będzie Wielkiej Polski. Nie będzie RP. Nie będzie Wielkiej Polski. Chałupa Wielkiej Polsce. To już. Chałupa? To uczucie, kiedy mogłeś być Wielką Polską, ale jesteś durnym botem. Tak. Tak, to już jest. Jak mówiłem, chałupa wielkiej. Oj! Chałupa wielkiej Polsce. Dostał co kurde Habsburg. No shit. Ale to dobrze, bo teraz zgodzi się na wojnę z Francją. Francją. Chodź tu. Jak ja kocham takie właśnie fajne rzeczy od gry. Właśnie sobie wypieprzyłem Amirsów. Co się dzieje? Mają 78 influenza i w tym momencie dostają plus 10. Mają wojska. O, to fajnie. No nie? Czyli mówisz, że jednak ich nie pokonałeś. Jak ja nienawidzę tej gry, po prostu tak jej nie znoszę. Halo, ale Niderlandy miały być hiszpańskie. Nie są. Deal with it. Ale nie są. Ty, chyba że będę miał tego Habsburga, to wcześniej. Bunty. Praca. No, ale troszkę nie bałdo. Bardziej bunty. Gdyby ich tutaj złapać w Jorku, może spróbować na psie, tak zwanym. Chyba nie Amirsi. To jest takiego szlag mi zaraz z nimi trafi. Czemu tak mówić to? House of York. No, Jorku wybrałem, bo lepsze staty. No. Jak to wygląda w reszcie krain? 1-2, tu nigdzie nie wybuchnie przecież. Walcie się, Amirsi, walcie się. Fuck you. Na co mojej w nich uderzysz w sumie. Tutaj jakoś rzeka, jak przechodzą rzeki. Z Yorku od derby nie przychodzi, to od derby zaatakuje. Zaatakujesz ich od derbów? Tak. O, jest wsparcie dla Yorków, idealnie. Czyli co dalej? Bardzo fajnie. No, czyli nigdzie nie powinno być buntów w sumie. W Lancasterze są bunty, co nie wiem. Oby ci nie umarł teraz, nie? Umrę. Ogólnie to dostają nich wpiernić. Au. Ja ci powiem tylko tyle. To są Pretend and Rebels, nie? No, oni mają większe. Morale. Lepiej na forcie, ja ci dzisiaj tylko tyle powiem. Omeła, Mou Shindeiru. No nie. Nani? Jeszcze raz ich wygląda. No dobra, już się odnowiły mi wojska. A mi nawet morale się odnowili, oni mają pełne już. No co mam zrobić w tej przypadku? Oni się we mnie wbili.
Nie spojrzałem. Wysywna strata ludzi, ale ich zostało 7 tysięcy. Proszę się wycofać. Wygrałeś. Nie. A nie, to ale Allies Wonder, a to... Co ci? Nic, znaczy mucha mi wylądowała na czole. A, okej. Okay. Będzie cię gryźć po dupie w nocy. Tak dokładnie. Nie tylko po dupie. Brawo. W sumie mogę dokupić kilku przyjaciół. O, parę kupię przyjaciół. No, muszę kupić przyjaciół. Ale przyjaciele! Hilfecher Sobieski. Hilfe. I co uważasz Sobieski? Musimy mieć następcę, prawda? I stability na plus 1. Ale nie mogę, bo znowu będę miał, dalej będę miał od Mistra Sinu na trzecim, nie chcę. Ottomani biją się z całym Aragonem na pole, ale w ogóle śmiesznie jest. Co byście zrobili, wy głupcy? A, okej. Okay. Jeszcze mi Unię zerwą, cholera jasna. Ogólnie jest zabawnie. Wygrywają to oczywiście, bo to chyba nie Ottomani, ale no cóż. Ja tam myślę sobie. I wpalę dwójkę. Ojej. Myślisz? Ty mnie zdziwiłeś. Ja tam się zastanawiam, czy nie zrobię rekonkwisty dalej. Mor. Naprawdę nie mogę ich pokonać. Umrzyjcie, otoczyłem was. Policja polityczna, mamy nakaz rewizji i aresztowania. Tak, ale umarli. Mhm. Allies won, no. Ale traci dobrze Allies. Bo wcześniej nie Allies won, myślałem... Alianci. No Alianci! Alianci! No, bitwa o Anglię. Przecież to tak działa. Tak było. Limes on Aragon. Naval Dominance. W sumie... dostałem drugi event, że plus 10 do Natural Restu, a i tak 0,2 w większości miejsc mam, więc przyrost. Wybuchnie za 416 lat. A, Brexit! No kurwa, nie mówcie mi, że upadł ten Fort na 14%, bez jaj. Bez jaj. Super zabawa. O, jest support. No i support już się wpadł. Support zawsze odpowiada. Pamiętajcie. Oh, rebel. Retenden rebels. Oh, rebels. Co ty, Francuzem jesteś? Oui. Proszę nie być Francuzem więcej. Nein. Dobrze, może zostać Niemcem. Ale zostanę wpierdol. Minus 2 będę miał. Si. Taki właśnie był plan. Si. Molto bene. No nie, ja na to patrzę walkę i płaczę. No ale nas jest dwa razy więcej, umrzyjcie tam. Błagam. Dziewiątkę jeszcze rzucili na koniec, nie? Żeby więcej obrażeń zadać. Na koniec. Idealnie. Taki był plan. Tak sobie jedz dziewiątką, nie? A czemu nie? To były lewe kości. Lewe kości. Nie był prawe. Uwielbiam to robić, że nasz kolega dostaje pierdolca. Jesteś okropnym człowiekiem. Nie. Wiesz co, okropnym, tak? XDDDD. Nie. XDD, lol. XDD. Didi? Tak, to jest ekstra. Dobra siostra. Najlepsza. Zawsze taki marzyłem. Ja patrz, wiem. Mamy, ja chcę taką siostrzyszkę. Dlaczego? Była fajna. A ja się ci powiem, że nie była. Tomasz wpierdol. A może tak być. Ale dlaczego mówisz do niego Tomasz, halo? Tomasz. Ej, nie, dobra, zaraz się zaczną te Festiwal sucharów. Jak aktywujesz Majora, to będzie tu. Ale on został aktywowany już dawno temu. Tylko jeszcze się nie rozpędziłem. Właśnie, tak. No to jest, o Jezu. Dobra, a propos. Spokojnie, panowie, już jesteśmy tutaj do 23. O nie. O nie.
Stabyt. Da, za chwilę postawię kościoły. Okay. Na razie chrześcijańskie. Katolickie. Jeszcze. Taki jeszcze. Jeszcze katolickie. A w ogóle nie przemianujemy. A potem będzie ten. A potem zabierzemy wszystkie, jak to się nazywa, majątki kościelne i damy to królowi, który będzie głową kościoła i będzie wszystko pięknie, zajebiście. No tak. Najgorsze jest to, że ja nie mam piątej administracyjnej, której najbardziej potrzebuję teraz. Bo mam 4-4-6. Oh shit. O, w ogóle to jedno z... Okay. Te Ofali ma szóstą militarną, ty. I tam jest Lancaster! A chyba to twój jest, dobra. To moje. To jest twoje. To jest moje. To wyjdź tam za mnie dynastię teraz. Skoro masz Yorku. Hał, to teraz musisz mieć tego. To muszę mieć teraz Yorku. No w sumie. Logicznie. Zmieniaj tam. Zmiana dynastii, proszę. A co ma powiedzieć? Co mają powiedzieć wasale polskie, jak mają monarchię? To... jak to im zmienia cały czas? A ojej! To było złe. No to od dzisiaj ty jesteś królem. A to nagle wybierają króla 80 lat, zmienia dynastię u wasala, nagle miesiąc później król umarł, przyszedł z dynastii Hohenzollernów, teraz prowadzamy Hohenzollernów. Wybić poprzednich. No i teraz 5 lat później przychodzą Habsburgowie, to sru, idą też tu Habsburgowie. Potem nagle Piast. O kurde, ej, bo będzie wielkie imperium albańskie zaraz. Co? No zobacz. Nie, znowu z jednym otomanów. O, Morea. Teraz śmieszniejsze. Morea już jakiegoś czasu już sobie istnieje. Tak, to w spokoju i w ogóle. Androsalites! W spokoju, pokoju i w ogóle jest nudne. Tomas pierwszy Androsalites. No, dobre nazwisko, czego chcesz. Androsalites. Może ja się nie śmieję z tego nazwiska? Rysiek? Migdał. Pseudonim. Bo ja cię, kurde, zaraz wytnę, nie? Bo przecież wszyscy wiedzą, że tak, bo przecież wszyscy wiedzą, że masz na imię Major. No. Nie no, admirał. A najlepsze jest to, że u siebie na Discordzie mam Major, a nawzajem nie admirał. Nie masz admirał. Admirał. Admirał Rysiek. Panie admirale, ktoś zapierdala w naszą stronę. Jestem kapitan. Zestrzelić go. Ale to nasz. Trudno. O. Panie kapitanie, jesteśmy okrążeni. Zajebiście, to możemy strzelić we wszystkich kierunkach. Tak, ty jest właśnie major. No. Gdzie jest renesans, się pytam. Gdzie chcę? Ja bym ci tak. Z kim graniczy renesans? Z kim chcę? No to nie Rosja czasem? Nie, na pewno nie. Tu przecież nie ma Rosji. Ogólnie zakończyło się wybór na cara w Rosji, nie? Oczywiście. No oczywiście Putin wygrał, co nie? Oczywiście. Czemu on się nie mianuje, kurde, jakiś, nie wiem, despotą albo carem? Skoro i tak wszyscy mówią, że jak on jest prezydentem Rosji, to jest zajebiście. Ja ostatnio widziałem gifa z... Znaczy filmik to był w sumie na YouTube, z tym jak fałszowano wybory w Rosji. Ja właśnie, jak to nas fałszowali na tym filmiku, bo nie mogłem spojrzeć. Nie, to że... ludzie po prostu wchodzili i kilka razy wchodzili do punktu i wrzucali kilka razy. Tam odwrócił się, wyciągnął z kieszeni w kurtce i wsadził kolejną na przykład. Nie wierzę. Władimir Putin razy 50. Dobrze, może to znajdę na razie tak szybko. Za chwilę zobaczymy.
Szok, Putin wygrywa wybory, że ty syrer. O nie! Co? O nie! Jej! Trzymaj, kolega. Jej! Wiecie, co jest śmieszne? Na pewno nie mam to. Na tronie Elizabetę, nie? A wiecie, kto jest następczyni? Kto jest następczynią? Izabela Kastylijska, kurwa. O, chyba. Nie hejtuj. Widać, że już gra przygotowała specjalnie, żeby były iberyjskie zaślubiny. Jak z tą się nie powiedzie, to z drugą się powiedzie. Oczywiście, że tak. O, jest wideo, jest. Mam plan. Zrobię przygotowanie wideo. Przechwytywanie okna. Czemu chcesz przechwytywać okno? Bo chcę. Ciekawe, czy Tomasz się na to za mnie ze złości. Zobaczcie to czaty. Znaczy czaty, ludzie. Jak to jest quality wykonane. Dobra, czekaj. Qualitae. Patrzcie na to. Tak na samym środku to dałem, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli, bo to jest naprawdę mega. Na czym to wysłałeś, bo nie widzę. Nie, na tym, na odcinku będzie, a tobie za chwilę myślę. No taki jesteś sprytny. Bitwa morska! Portugalio! Urna, pomóż mi tu! Nie pomagaj! Po co ci taka, nie, taki walczymy sojusznik? Na otwartym morzu. Aha, dobra, walczymy na otwartym morzu, oni mają ciężki statków. Łeee, dobra. Yeah, to easy. Easy. That was easy. A i tak w sumie zabrał tak kawałek Szkocji. Tak troszkę, nie? No i tak wyglądają sfałszowane wybory. Nie ma czegoś takiego. W Rosji. Fałszowanie wyborem im Ruslan. Tak. A tam jedna osoba podkłada, dwie podkładające, nie? Kilka. A nic, trzec. My to tylko podkładamy. Nie, nic, to są normalne głosy. A co proszę wam pani, chodzi? Proszę pani. No. To kolejne jakieś... Podkładando. Pani podchodzi. Wsadza jedną karteczkę. Wraca. Oho, bunt mi wybuchnie. Klerykowie się nie spisali, uwaga. Tak to wygląda. No i z OBS-a wyłączamy. Nie OBS-a, Boże, nie wyłączaj OBS-a. No, gdzieś. Dobrze idzie. No, ja coś to wam wyślę. Na Discordach. Ale mam wyłączone za chwilę. Za chwilę, nie śpieszy mi się. 23 minuty. Ale prowadzi wojnę, no tak. No tak, lol. No tak. Nie, Portugalia wezwała do jakiejś gównianej wojny z Marokiem. Z Arabią, gdzie, tak. Gdzie idziecie kolegi, halo? Proszę się zatrzymać. Takie chodzenie po moich ziemiach jest zakazane. Proszę odsunąć granicę od moich wojsk. Tak, dokładnie. Z Lizem mogą mieć stosunki słabe. Support for York. Wsparcie dla zwierząt. Hał, hał. No tak, a jak inaczej? I myk. I myk. Yeah! I myk. Proszę. Integracja. I myk, kolejna stabilność. I myk, Kleinson Aragon, juhu. No. Tyle co musisz zrobić? Nic dyplomatyczna. Control State Religion i Empire zrobić z siebie, na no, spoko. Oj, oj! Tomasz jest z Francją. Ale ma też z Tyrocelem. Biedny Tyrocel. Będziesz moją przepustką do lepszego życia. To jest... Papa jest nie wziął na rywala, za co? Ale! Ty też istniejesz.
O nie, to muszę wygrać wybory na papierze. Wybory na papierze? Muszę wygrać w konklawę. A to jest jakaś karcianka? Można tak powiedzieć. Że też się wrzuca kartki i są wybory. O, tak jak na racji. Bardzo dobrze. Boże. Lubię takie rzeczy. Co? Nie wiem, jesteście straszni dzisiaj. Dlaczego co ci chodzi? Wasze rzeczy są suchsze niż moje. A ty żyjesz na pustyni przecież. No właśnie o tym mówię. Ojej. Dobra, kończysz z artami. DJ głupcze, widzisz co zrobiłeś. You fool. To ty powinieneś rzucać sucharami na prawo i na lewo. Teraz ciebie mogę zrzucić z mostu na przykład. Nie masz mostu. A ty masz pierdol. Przypłyń. Ja mogę przypłynąć, ja nie muszę przypłynąć, jeśli o to chodzi. Jak ty mi zapowiesz wojnę, to ty musisz do mnie przyjść. Ale nie muszę przypłynąć. To właśnie, bo nie. A może przyjść przez Austrię. Bo kurna, nie masz floty. Ja nie mam floty, a ty masz bunty. No i co? Arabowie mi wybuchli i co? Bardzo dobrze. Trochę szrapnelu i prochu zostało, trzeba posprzątać, tak? Jakoś tak wyszło. Ja poproszę teraz takiego fajnego typa, co się nazywa Albert. Inquisitor. A, tak. Sorry. To powiedziałeś, że to był Albert. Albert de Trastamare. Jeszcze nie coś powiedzieć, ale uznałem, że to będzie suche. Żeby bez przesady. Tak. To będzie suche. Fate of the Key... O. Trochę się stykałem. Aż tak? No. Wszystkich za ten bunt! Wszystkich won z kraju! Nie ma! O, nie ma kraju? Nie ma kraju. Nie, ja właśnie... Nie ma kraju, nie ma buntu! Nie, ja właśnie za ten bunt, jak to się mówi, wypędziłem wszystkich Maurów i ponownie wszyscy są katolikami i tam wprowadziłem kastylijczyków. Więc to bardzo lepiej. Co się stało z murem? Kupiłaś ziemię? Nie. Nie, ja kupiłem mapy. No. More, a chciałby zostać może moim wasalem? Nie. Nie, ale chcę moim. Tak? O! O, spokojnie, no to wyścig. Wyścig? Kolonialny? Kolonialny. Nie, bo jeszcze się okaże, że ja tak daj to zdobędę sobie sam. Bez pomocy, kurde, tych Portugalczyków, bo Portugalczycy postanowili wojnę wypowiedzieć. Tylko coś im nie wyszło. Płaćcie mi za to, że wypowiedziałem wam wojnę. Zresztą, w razie czego, Aragonio, Polu, możesz się bić. Nie będzie przynajmniej nikt mi się buntował w razie czego. No. Ale szybko potrzebuję tej. W sumie, ja bym sobie tą... chyba walę sobie coś tak. I później nowelki mogę zmieniać. Te nowelki. Mogę zmieniać te doktryny te shipów, co nie? Statku. A tak. Czy nie? Chyba? O nie! Szkocja znowu ma bunty. O. Na krucjatę! Dlaczego Austria jeszcze nie ma Unii nad Węgrami? Bo Węgrzy wybrali Huniadę. No wiem, wiem, ale chciałbym, żeby już mieli. A tu taki zbój. Ja bym chciał mieć Habsburgów na przykład hiszpańskich. Po co ci? Wykocz, no co? Ja tak sobie chciał odcelić.
Podziel mi tą armię na dwa. I króla bym chciał, żeby trenował ludzi. Bo wiadomo, jak król trenuje, to lepsze morale później. Ale... Chyba, że się koniec odcinka. No nie. Więc trzymajcie się i nas niego. Na razie. Cześć.